Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. Że można odpuścić i to nie będzie koniec świata, jeżeli poczujesz, że musisz odpocząć na przykład. Że ja tak właśnie mam z jogą, że potrafię przez miesiąc, dzień w dzień praktykować jogę, ale nie dlatego, żeby sobie odhaczać te x-y. To od tego się zaczynało, bo mi na tym zależało, żeby gdzieś to stało się nawykiem. Ale teraz po prostu ja wiem, jak no i to moje ciało i ten umysł się czują i widzę różnicę, jeżeli jakiegoś dnia nie zacznę tak poranka. Szczególnie, kiedy to jest dzień pracy, a nie dzień wolny i ja wiem, że później się będzie działo wiele rzeczy, więc kiedy ja sobie nie zaopiekuję się sobą rano, bo to jest taki mój czas poranny i już sobie też przetestowałam, że mi się rano ta praktyka jogi sprawdza, to ja czuję, że coś nie gra. Ale z drugiej strony, kiedy na przykład planujemy sobie, słuchaj, wyśpijmy się dzisiaj, a potem jedźmy na plażę, to ja się nie zabijam o to, żeby rano wstać i gdzieś tam jeszcze tą jogę wcisnąć. Ja te rzeczy, które da mi joga, będę w stanie czerpać z innych, czyli właśnie z tego leżenia na piasku, z wejścia do oceanu, z pomedytowania sobie leżąc na kocu. I jedno to jest odpuścić, a drugie zrezygnować. Bo to też jest tak, że jakiś nawyk może ci służyć dzisiaj, może ci służyć przez cały rok, ale po roku może się okazać, że to jednak już nie jest coś, co ci sprawia taką przyjemność, co dostarcza te rzeczy, co wcześniej dostarczało, co powoduje, że chcesz to robić, tylko okej, robisz to, bo na przykład się przyzwyczaiłaś, ale w sumie czy cały czas jest miejsce na twoim życiu, czyli też ta weryfikacja na bieżąco, no bo to też jest złudne, że udało się wypracować ten nawyk. W sumie jest fajnie i ludzie się jarają, no ale robisz to odruchowo, bo to robiłaś i udało ci się o to zawalczyć, a może trzeba powiedzieć, okej, robiłam to, kończę z tym na teraz, bo mi nie służy, albo nawet nie tyle nie służy, bo nie czuję tego i na przykład wtedy znaleźć miejsce na nową rzecz, bo i tu mi tak pasuje, przyszło do głowy, że ja mam taką teorię, że w naszej głowie mamy takie szufladki, ale tych szufladek jest ograniczona ilość i też pojemność, więc załóżmy, że mamy takich 30 szufladek, czyli to jest 30 wątków, którymi operacyjnie jesteśmy się w stanie zajmować, oczywiście przeplatając je w jakiś sposób. No jeżeli przychodzi 31, no to jakąś szufladkę trzeba zwolnić i pozwolić na pożegnać się z czymś, a czemuś innemu wejść. I ja to zrozumiałam też po jakimś czasie, bo w pewnym momencie dokładałam sobie i nie mówię już nawet o nawykach, ale o jakichś wątkach zainteresowań, o książkach, które czytałam, o ludziach, których spotykałam i miałam wrażenie, że ja to wszystko tak bym chciała, no ale brakowało mi przestrzeni, brakowało mi tego, żebym była w stanie to wszystko wziąć i zrozumieć, bo to też nie chodzi o to, żeby robić milion rzeczy, tylko chodzi o to, żeby robić to, co czujesz i wyciągać z tego wnioski. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.